Cześć moi drodzy, z tej strony Czarek i witam was serdecznie w kolejnym odcinku waszych najlepszych stanowisk. Jest to pierwszy odcinek, a w zasadzie pierwsza rzecz, którą w ogóle nagrywam po powrocie z Azji, bo musiałem sobie troszkę życie poukładać, a także zająć się pewnym nowym projektem, który będzie miał premierę na początku przyszłego roku i który będzie naprawdę, kurde, nie chcę mówić najmocniejszą rzeczą, jaką robiłem, ale znowu. Ja to może najpierw powinienem kończyć jedną rzecz, a potem zaczynać drugą, ale spokojnie, filmy z Azji niedługo się pojawią na nowym kanale. Od dzisiejszego odcinka wraca też regularność, czyli odcinki na tym kanale co tydzień. No i moi drodzy, zapraszam was na dzisiejsze stanowiska. A na miejscu piątym mamy Patryka Pietrusa, który swoje stanowisko kompletuje od około 2 lat i służy mu ono głównie do grania. I trzeba przyznać, od pierwszego wejrzenia mi się to stanowisko spodobało, głównie ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, naprawdę ładną, ogromną podkładkę. Ten motyw fali dosyć często się przewija i jest to już takie trochę klisze tych stanowisk, natomiast cały czas jakimś cudem bardzo ona do mnie trafia. No i druga rzecz, która mi się naprawdę tutaj podoba, to biurko, które jednocześnie ma przestrzeń na przechowywanie rzeczy, ma szufladę, jest wykonane z ładnego drewna oraz ma naprawdę ładną stalową podstawę, więc cztery rzeczy w tym biurku, które zdecydowanie na plus tutaj wychodzą i zdecydowanie wygląda ono bardzo minimalistycznie. Kable pod biurkiem są też, widzę, pospinane trytytkami, także spoko. Jedyna rzecz, która mi tutaj troszkę nie pasuje, to bardzo gruba ramka monitora. Natomiast oczywiście nie będę nikomu kazał wymieniać monitora tylko dlatego, że ramka jest gruba, ale gdyby kolega chciał w przyszłości coś zrobić z tym stanowiskiem, to wymiana ekranu mogłaby być całkiem dobrym pomysłem. Jeżeli chodzi o peryferia, to mamy tutaj naprawdę dosyć ciekawy set, bo mamy Vomiera K61, jeżeli chodzi o klawiaturę, bardzo niespotykany w Polsce wybór, trzeba przyznać, oraz Endgame Gear XM1R, jeżeli chodzi o myszkę. Następnie także słuchawki SPC Viro oraz ten monitor, który mówiłem, że kiedyś tam byłoby warto wymienić, czyli AOC G2460F 144Hz. Fajnie to wszystko wygląda zdecydowanie, chociaż jeżeli już wygadamy o wymianie monitora, to najlepiej bym tutaj widział na przykład 27 albo 32-calowy model powieszony na ścianie, za nim jakieś LEDy i naprawdę byłoby o niebo lepiej na tym stanowisku. Natomiast już teraz trzeba przyznać, że wszystko dosyć do siebie już mocno pasuje. Ewentualnie przemyślałbym może dodanie innych mebli w kolorze tego biurka albo przemalowanie części której ze ścian na czarno, bądź taki ciemny szary, to również by sprawiło, że to ciekawiej by na pewno wyglądało. Tak czy siak bardzo przyjemny set z, powiedzmy, że wystarczy komputerem. Mamy tutaj RX 580 i 5900F. To nie jest seria, w której ja bardzo się skupiam jakoś na komputerach, dlatego też powiedzmy, że jest naprawdę spoko i myślę, że spokojnie można tutaj przyznać miejsce piąte. Tymczasem przejdźmy sobie dalej do dzisiejszego miejsca czwartego. A czwóreczka w dzisiejszym odcinku to naprawdę przepiękny set Miłosza Zaręby i to z 21 grudnia 2021 roku, więc czekał prawie 10 miesięcy na pokazanie się w odcinku. Dosyć długo, ale tak się czasem zdarza, że odkopuję stare setupy, bo po prostu Facebook mnie wyświetla po roku na przykład. I powiem wam, że w zasadzie połowę wygląda do tego setu robi ta betonowa ściana z tyłu, która ma taką fajną, chropowatą powierzchnię. Świetnie odbija światło, bo w te zagłębienia w niej ono aż tak dobrze nie wchodzi, przez to tworzy się tam dodatkowy kontrast i naprawdę jest to świetne tło dla tego setupu. Szczególnie, że mamy tutaj porządnie zrobione podświetlenie, czyli pasek LEDowy za biurkiem oraz LEDon w kształcie kaktusa, który można za jakieś 30-40 zł kupić na AliExpress. Jedyną jego wadą jest to, że zazwyczaj takie LEDony chodzą na baterie, więc musicie często wymieniać baterię AA, natomiast jest to poświęcenie, na które większość z nas jest raczej gotowa. Jeżeli chodzi o peryferię, mamy tutaj m.in. myszkę Xtrify M4 wraz z podkładką SteelSeries QCK Plus oraz klawiaturą GK630K, oczywiście od SPC Gear. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o peryferia tutaj, bo mamy również słuchawki HyperX-y Cloudy 1, oczywiście od Kingstona. Jedynki momentami wydaje mi się, że są nawet lepszymi słuchawkami niż dwójki, przynajmniej pod niektórymi względami, więc jest to jak najbardziej spoko wybór. I na koniec został nam monitor, tym razem już jak widzicie z cienkimi ramkami i to naprawdę przynajmniej przy takich minimalistycznych stanowiskach robi bardzo dużą różnicę. W idealnym świecie ten monitor byłby jeszcze podwieszony, ale nie mogę też, myślę, wymagać zbyt tutaj wiele. A jeżeli chodzi o to, jaki to jest monitor, to jest to 24-calowy Acer RG240Y BMIX. Do tego mamy jeszcze oczywiście PC, to z całkiem przyjemnymi podzespołami, oczywiście nie jakimiś najnowszymi, bo mamy tutaj i 5600K, czyli całkiem znośny set jak na minimalistyczne stanowiska, ale nie robi on jakiegoś super wrażenia na mnie. Jedyne, co ja bym tutaj zmienił, żeby to stanowisko było troszkę bardziej minimalistyczne, to po pierwsze odsunąłbym to biurko od ściany na jakieś 5 cm, przez co światło troszkę ładniej by się rozpraszało z tych LEDów, a po drugie zdjąłbym ten router, który bodajże jest od Inei, wiem, bo mam dokładnie taki sam tutaj na dole kadru. Zdjąłbym ten router światłowodowy z biurka, bo on jest tam zupełnie niepotrzebnie, chyba że to jakoś istotnie zwiększa zasięg, to wtedy polecam zaopatrzyć się po prostu w antenę zewnętrzną. Stanowisko tak czy siak naprawdę przepięknie wygląda i wydaje mi się, że nikt się nie zdziwi, jeżeli dam mu tutaj co najmniej miejsce czwarte, a tymczasem przejdźmy dalej do setupu z miejsca trzeciego. A na dzisiejszej trójeczce mamy naprawdę bardzo ładne stanowisko 25-letniego Miłosza, który buduje je od około 3 miesięcy i postawił je na naprawdę bardzo małym biurku o wymiarach 120 na 70 cm. I powiem szczerze, nie widzę tutaj możliwości nawet dodania drugiego monitora, więc zdecydowanie jest to stanowisko, które raczej tylko do minimalistycznych może sobie tutaj aspirować, natomiast jest to moim zdaniem idealne stanowisko właśnie pod tę serię, bo po pierwsze mamy tutaj naprawdę porządek na tym biurku, to trzeba przyznać od pierwszego wejrzenia, komuś się chciało naprawdę to posprzątać. Po drugie mamy fajną kombinację biurka z zestawem szafek z Ikei, one się chyba nazywają Alex, co sprawia, że jednocześnie jest stabilne i nie wydajemy niepotrzebnie pieniędzy na dwie takie szafki, także fajny kompromis na pewno z ceny z jakością, przepiękne drewno na pewno, z którego jest zbudowany blat biurka, to prawdopodobnie jest jakieś biurko z DIY, także bardzo duży propsik. Do tego mamy soundbar od Creative'a, czyli Creative Stair R, który może nie jest najlepszych lotów,
gadżetów, ale śmiało można go porównać na przykład do słynnych Peeble od Creative'a, no i obok niego znajduje się ładowarka do Apple Watcha firmy Oakwood. Ja szczerze mówiąc posiadam Apple Watcha, natomiast zupełnie go nie noszę, bo niestety ma słabą baterię i codziennie trzeba go ładować, a to totalnie nie jest dla mnie. Bardzo możliwe, że go sprzedam. A wracając do specyfikacji, co my tutaj jeszcze mamy? Począwszy może tym razem od głównego komputera na tym stanowisku, jest to MacBook Air z procesorem M1. 8 GB RAMu, 256 GB dysku SSD, czyli dokładnie taki, jakiego ja posiadam, więc mogę przybić tutaj wirtualnego żółwika i został on tutaj podłączony do 32-calowego monitora 4K od Samsunga, czyli zupełnie tutaj mi już nie oszczędza na monitorze, co mi się naprawdę podoba. Potem mamy Kruxa Neo Pro RGB, jeżeli chodzi o klawiaturę, ze zmienionymi keycapami na padding, które zdecydowanie ładniej, przynajmniej moim zdaniem, wyglądają. Myszka to Logitech G604 Lightspeed, bardzo spoko wybór, Logitech robi naprawdę jedne z lepszych myszek moim zdaniem na rynku i pomimo, że nigdy nie miałem z niej współpracy, to jednak wydaje mi się, że powinienem tak powiedzieć, bo bardzo lubię ich sprzęt i myślę, że spokojnie mogę polecić. Potem mamy jeszcze Xboxa One S, nieco już leciwego, ale cały czas całkiem spoko konsolę, z dodatkowym padem z serii Cyberpunk, stylizowanym właśnie pod tę grę, bardzo fajny dodatek, oraz obok centralka Google Home Mini. Jeszcze się zastanawiam teraz, czego użyć do swojego inteligentnego domu, bo niedługo będę się przeprowadzał i właśnie budował razem z wami na filmach różne tego typu innowacje, dlatego możecie mi dawać znać w komentarzu, co działa najlepiej. I na koniec powiedzmy sobie jeszcze o sprzęcie foto, bo kolega ma tutaj Olympusa OMD EM5-2 z obiektywami 14-150, bardzo, bardzo mocny obiektyw, 45 mm i 17 mm, szkoda, że nie napisał światła. Jest też obiektyw Soligor 50 mm f1.8, w pełni manualny i myślę, że on ma spokojnie dużo więcej lat niż ja, można by powiedzieć. Także szacunek też naprawdę za sprzęt foto, bo nawet ja nie mam tylu obiektywów. Chociaż powiem szczerze, mój nowy nabytek do vlogowania, z którego będę robił filmy z Azji, absolutny mistrz, jeżeli chodzi o obiektywy, czyli Panasonic 8-18, bardzo szeroki, to jest odpowiednik 16-35, świetnie mi się na nim nagrywa, ale wracając jeszcze do stanowiska kolegi, przepiękny balans mamy tutaj utrzymany pomiędzy wyglądem a funkcjonalnością, bo oba są naprawdę na wysokim poziomie, bardzo ładnie mamy też obrobione zdjęcia i to stanowisko wydaje mi się, że zasługuje spokojnie na dzisiejsze miejsce trzecie, tymczasem przejdźmy dalej do lokaty z miejsca drugiego. A dwójka z dzisiejszego odcinka to już znacznie bardziej nastawione na gaming stanowisko, oparte jak widzicie już nie o komputer od Apple, tylko gamingowy PC i to nie byle jaki bym powiedział, bo z RTX 3060 12 GB oraz Ryzenem 5 2600. Całkiem spoko setik, trzeba przyznać. Całość mamy też zamkniętą w dosyć ładnej obudowie, która przepięknie mieni nam się tutaj na biurku. I zastanawiałem się, szczerze mówiąc, do której serii wziąć to stanowisko, ale jest ono naprawdę ładne i ma kilka takich elementów, że bardzo chętnie wziąłbym je do minimalistycznych. Natomiast jedna rzecz, która mnie tutaj totalnie odrzuca, to niezgrane kolory. Gdyby nie było tutaj tej zielonkawej ściany, to stanowisko wyglądałoby przynajmniej moim zdaniem 10 tysięcy razy lepiej. Można by ją zmienić na jakiś taki jasny odcień niebieskiego, na przykład taki, jaki mam na głowie. Swoją drogą możecie dawać znać, co sądzicie o nowej fryzurze. Moim zdaniem totalny kozak, oczywiście nie jest to najbardziej typowa fryzura świata i niektórym się może nie podobać, jestem na to gotów, ale ja się w niej czuję przewybornie. A wracając do stanowiska Oliwiera, bo trochę już odbiegam, mamy tutaj pojedynczy monitor od LG-ka 29 cali, czyli model Ultrawide 29WP60GB. Całkiem spoko model i myślę, że idealny monitor, jeżeli chcielibyśmy utrzymać to stanowisko właśnie w takiej minimalistycznej konwencji z jednym tylko ekranem, a do niego mamy naprawdę sensowny zestaw peryferiów, czyli m.in. QCK od C-Seriesa w rozmiarze L, jeżeli chodzi o podkładkę, na której spoczywa myszka Rival Trójka oraz GK630K na switchach Brown od SPC w kwestii klawiatury. Dobrze, że peryferia są zgrane kolorystycznie, ja na to zawsze patrzę, szczególnie w tej serii i moim zdaniem ładnie to wszystko wygląda, chociaż troszeczkę dużo jest tutaj czarnego. Zastanawiałbym się na przykład, czy nogi od biurka nie powinny być białe na tym stanowisku, albo chociaż sama podkładka, to zdecydowanie znacznie lepiej by wyglądało, a nie jest aż tak drogie w wykonaniu, bo nogi to koszt, nie wiem, powiedzmy 150-200 zł, a podkładka 40-100, więc myślę, że małym kosztem można by tutaj zwiększyć aspekt wizualny, a już najtaniej byłoby po prostu kupić białą farbę na te ściany z boku i wtedy myślę, że zdecydowanie bardziej to stanowisko pasowałoby do serii minimalistycznej. Z rzeczy, o których na pewno warto wspomnieć, mamy też lampkę biurkową w kolorze białym. Jest to jakiś non-name ze sklepu meblowego, który natomiast całkiem ładnie tutaj pasuje, więc myślę, że o nim powinienem wspomnieć. No i na koniec oczywiście podświetlenie LEDami zarówno na zewnątrz, jak i w środku komputera i bardzo fajny taż wizualny w postaci figurki takiego oto liska, pieska, nie mam bladego pojęcia szczerze, co to jest. Natomiast bardzo fajnie ona wygląda w tym kompie i odwraca troszkę uwagę od nieco małej karty graficznej, przynajmniej na dzisiejsze standardy, bo widzowie, nie wiem, czy widzieliście 4090, jak wygląda, ale ona zajmuje 3,5 slota w komputerze, co jest moim zdaniem totalnie pogrzane i pora się szykować na zasilacze, które mają 1100 W, bo bez tego może być ciężko i może być też ciężko z tym odcinkiem, jeżeli nie przejdziemy sobie do dzisiejszego miejsca pierwszego. A lokata na dzisiejszym miejscu pierwszym to minimalistyczne i naprawdę przepiękne stanowisko Nikodema Skawiny, który już kilka razy pojawiał się w naszej wesołej serii i mam przyjemność kolejny raz podejmować temat jego stanowiska. Nikodem ma 14 lat i od 2 lat buduje swój setup i co ciekawe, z 95% stanowisko jest kupione z własnych pieniędzy, także tutaj propsik za to. No i kochani moi,
i spójrzmy sobie na ten setup. Pomyślcie o pierwszej rzeczy, która przyciągnęła tutaj waszą uwagę. 3, 2, 1, podkładka. Zgadłem? No właśnie. I to jest dosłownie najtańszy i najlepszy sposób, jak możecie totalnie odmienić wygląd swojego setupu, bo podkładki pod myszkę tej wielkości nie muszą być wcale markowe, a mogą kosztować nawet kilkadziesiąt złotych, a zmieniają totalnie postrzeganie stanowiska. Jest to custom z AliExpress, którego kolega niestety nie powiedział, za ile kupił, natomiast podejrzewam, że jest to znacznie mniej niż, nie wiem, 70 zł. No i bardzo fajnie, że ona się tutaj znalazła, natomiast to nie jest jedyny element peryferiów, bo na niej znajdują się również m.in. GK630K, oczywiście od SPC znowu na przełącznikach Brown. I tutaj widzę, że na tych Brownach to całkiem sporo jest tych klawiatur ostatnio, więc to chyba jakaś nowa moda, bo większość ludzi kiedyś brało Redy. I to mnie dosyć mocno tutaj dziwi, że taka zmiana zaszła na naszej grupie. No i jeżeli chodzi o myszkę, mamy standardowo Rivala 3, bardzo popularna myszka, która jednocześnie została pięknie zsynchronizowana z podświetleniem komputera oraz LEDami za monitorem, dzięki czemu całość wygląda bardzo, ale to bardzo spójnie. Cieszę się, że większość z was już ogarnęła, jak jednym prostym trikiem można zmienić wygląd całego swojego stanowiska o 40% w górę, po prostu zmieniając kolor LEDów na pasujące do siebie i jednocześnie do tapety, bo swoją drogą też bardzo ładną, aczkolwiek troszkę już przehajpowaną tapetkę tutaj mamy. Windows 11 to się również ceni oraz całkiem grube biurko, to na pewno cechy, za które to stanowisko również zostanę przeze mnie spropsowane. No i na koniec przejdźmy do komputera. Z 1660 OC, bardzo spoko karta jak na tę serię, oraz 10400F od Intela, czyli naprawdę przyjemnym prockiem. I myślę, że to kombo naprawdę pozwoli zagrać większość gier na sensownych, bardzo nawet sensownych ustawieniach, a poza tym ten komp po prostu ładnie wygląda tutaj na biurku i wcale nie psuje minimalistycznego wrażenia, przynajmniej ja bym tak powiedział, bo minimalistyczne wcale nie musi znaczyć czarno-białe, a ten komputer zdecydowanie jest mocno kolorowy. Ale widzicie, widzowie, ten komputer kosztuje dobrych kilka tysięcy złotych i gdyby dorzucić do niego na przykład dwa dodatkowe tysiące, to nie za dużo by się mogło zmienić, jeżeli chodzi o ocenę tego stanowiska. Natomiast głupia podkładka pod myszkę jest w stanie znaczyć nawet więcej niż cały PC. Także polecam patrzeć na podkładkę i nie kupować po prostu basicowej czarnej, bo możecie dzięki temu całkiem sporo na wizualnym aspekcie zyskać. Nie mogę też zapominać oczywiście o roślinkach. Mi mama nawet kupiła ostatnio taką przepiękną, podświetlaną roślinkę, którą położyłem sobie na biurku. Oczywiście jest sztuczna, bo by uschła po dwóch dniach ze mną. Ale zawsze jest to fajny gadżecik, który można sobie gdzieś postawić. A są chyba nawet badania na to, że rośliny po prostu uspokajają człowieka, a mi uspokajanie się ostatnio bardzo przydaje, bo nawet nie wiecie, ile miałem dzisiaj załamań nerwowych z Premiere Pro. Bardzo dużo. I tak samo mam nadzieję, że zostawicie bardzo dużo łapek w górę pod tym filmem i że bardzo dużo z was będzie oglądać moje nowe vlogi z Azji, bo ta podróż dookoła świata, którą relacjonuję na nowym kanale, to jest tak naprawdę, wydaje mi się, że projekt mojego życia. Dlatego też zapraszam na kanał Czarek Dookoła Świata. Dzięki wam za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się ciepło. Cześć!